Witam, witam. Dzisiaj zajmiemy się grą autorstwa Yakima, grze o nazwie Deep. Widzimy dosyć dużo opcji i całkiem fajne menu interaktywne, które zmienia na przykład kolory. Dodatkowo możemy wybrać styl, cokolwiek to znaczy. Nie wiem, czego styl, chuj, gdzie jest podgląd? Nie wiem. Muzyka, o, patrzcie. O, dobre. Podoba mi się już. Poziom. Poziom czego? Czego poziom, ej? Nie wiem. Kolor, po co mi tu kolor czerwony, ta? Mogę sobie brać. A jak chcę 000? No nic. A jak się z tego wychodzi? Prawy klawisz myszy, okej. Świetnie. Zaczynając całą grę, mamy do wyboru bodajże 4 tryby. Zwykłą grę, na czas, survival i training. Forma to znaczy, mierza większość. Nie, pomijmy training, włączmy sobie zwykłą grę. Naszym bohaterem jest ta właśnie owa kuleczka. No kuleczka raczej nie, wężyk. Złożony z kuleczek, który musi zjadać te zielone główienka, żeby rosnąć. Wiem, że musi unikać tych czerwonych, bo zjedzenie jednego powoduje upierdolenie się ogonka, właśnie jak to widzieliśmy teraz. No, patrz, możemy przyciągać jakieś inne stwory. Możemy się pompować. Klikając lewy klawisz myszy. Nadymamy się jak ta świnia w banku cylu. Choć szczerze mówiąc, brakuje mi tutaj czegoś. Brakuje. O, jest jakiś boss lub pseudo, ale tak naprawdę brakuje mi jakiegoś większego sensu gry. Może dlatego, że jestem z tych graczy, którzy nie potrafią jeździć bez sensu i zwijać coraz większego wężyka. Powiem ci, że fajne byłoby, już na przykład był jakiś określony cel, czyli zjeść odpowiednio ileś tam takich żółciaków, zrobić jak odpowiedniego długiego węża i po prostu rozpocząć nowy level. Bo takie tam siemcowate ciągnięcie gry to na mnie nie wiem, czy jest dobre rozwiązanie. No i ten mi wpierdala ciągle tu, kurwa. Świniaku, oddawaj. Będziemy się z nim. Jest, jest. Naprawdę daliśmy radę. Nie wiem, chyba. Straciłem całego węża, ale też czego. Dobrze, widzimy w ogóle, że praktycznie gra opiera się na takim lataniu, zadaniu tych robaczków, organizmów, czy jak to, jakim nazywał. I praktycznie takie powolne rozwijanie się, nie wiem, czy nawet jest jakiś, jakaś tabela wyników, czy coś w tym stylu. Może zobaczmy, co się dzieje, jak zjemy czerwone i się skrócimy maksymalnie. No, zobaczmy, co się dzieje, jak przegrywamy. No i co? I koniec? Czyżby to był koniec naszego organizmu? Nie ma wyników, nie ma nic takiego? Szczerze nie rozumiem tego. Jest tutaj jakiś koniec gry, czy coś takiego? Survival, to wydaje się być konkretniejsze. Aha, już na starcie dostajemy długiego węża. Prawie tak długi jak mój. I tutaj widzę, że trzeba po prostu walczyć z tymi stworami. Ale mi to nie wychodzi, szczerze mówiąc, kurwa, napierdalają mnie jak dzikie osły. Spierdalajcie. Aha, czyli trzeba jak najwięcej ich pokonać, tak? Aha, okej, już rozumiem mniej więcej. No ten typ powiem wam, że już jest o wiele lepszy od poprzedniego, bowiem tutaj coś robimy, mamy jakieś walki, prawda? Punkty, nie wiem czy jest tabela wyników, czy coś w tym stylu, ale na pewno nie siedzimy
bezczynnie, nie patrzymy się na tego robaka, bo na robaka to ja mogę sobie patrzeć gdzie indziej i też czasami rośnie. Jak widzi jakieś bąbelki. Chyba zobaczymy o co chodzi, tak z grubsza, prawda? No tutaj 4 punkty. Tutaj już. Tych najbardziej nie lubię, bo to kurwa jest jebane. Się kręci jak dziki osioł kurwa na karuzeli. Ale patrz kurwa jakimiś kulkami ciska, no i się skończyło. 5 punktów to zapewne beznadziejny wynik. Aczkolwiek mój wynik. Na poziomie nagrania co najmniej 4 znaki, inaczej wynik nie zostanie przyjęty. Śledziu. Śledziu. Będzie albo nie. Aha, i tam mam wyniki. Proszę bardzo, jak elegancko. To mi się podoba, to mi się podoba. Survivor jest naprawdę fajny. Proszę bardzo, nawet śledziu widnieje 5 punktów. No, to jest jednak coś. Tryb Survival naprawdę ma jakiś większy sens, aczkolwiek nie jest też specjalnie jakiś rozbudowany. No cóż, poradzicie.